Gregor Klinsmann, 129,5! Jeszcze nic nie jest powiedziane, spokojnie! On skoczył pierwszy serii 124 metry, ciekawe, zaraz zobaczymy. Gdzie dobrze leci Klinsmann, no niestety. I chyba jednak. Zmobilizował się na ten skok. Jednak Niemcy wygrywają, ale sensacja, szanowni państwo. No tego się nikt nie spodziewał. Zima cudów. Jeżeli pierwszy taki konkurs, to ciekawe jak reszta. Co to będzie dalej? Wasia Bajsta w wieży trenerskiej niepocieszony. Kiwa tylko tą głową. Zobaczmy, po jest, prostu. Jest on. Od razu nie czekał, ale ma ruszył, warunki. No i zobaczymy, czy wygra! Chyba nie. Jessonen! Pierwszy czy drugi? Pierwszy! Tuomas Jessonen! Ale ledwo! Nie wytrzymał, nie skoczył tego. Tylko, że miał tak ogromną przewagę. Jednak to wystarczyło. Wystarczyło. Ale się udało, to nie był udany skok. Ma to z głowy. To teraz nikt nie będzie pamiętał, że ten drugi tak. skok był słabszy. Ważne, że ma teraz 100 punktów. Nam. Debilak czeka. No i znalazł ten wiatr. I popatrzmy! No, to tutaj musi to wykorzystać. Zabraże Słoweniec. Dobry lot, debila! No i pierwszy czy drugi? Pierwszy o 1:10! Ale konkurs! No ale zwycięzcą, szanowni państwo, jaka debilak? Kto by się tego spodziewał? To jest wyborny skoczek, a więc to jest jego, szanowni państwo, najlepszy wynik na Salpouselce. Menevenser zwycięzcą, da radę. Warunki ma naprawdę fenomenalne, to tylko wykorzystać. Skoczyć normalnie i daj Tak jest! Mamy zwycięzcę! 141, no dał radę, zdeklasował dzisiaj 318,7. W tamtym roku zwycięstwo zaczął od konkursu numer 4, a w tym roku od konkursu numer 3. Blisko czołowej dziesiątki, coś niebywałego. No i teraz, panie Januszu, przypomnij sobie pan, jak to było podczas 5. MK-u, kiedy pan tu stawał na podium. Trzeba powalczyć wysoko, Janusz leć, ciągli, ależ kapitalna próba Janusza, to jest niebywałe. 139 metrów. Janusz wietrzy balkon, szanowni państwo. Wygrywa konkurs reprezentant Polski. Jakiś wspaniały atak w tej drugiej serii. Polak, szanowni państwo, po raz pierwszy wygrywa na obiekcie Paula Auserleitnera. Meltowsen. Czy on będzie miał swoje premierowe zwycięstwo zimą? Popatrzmy! Dobrze trafione. Gdzie teraz doleci? Czy to wystarczy na Bibisa? Starcza, szanowni państwo! 134 metry przy świetnych notach i Per Egil Kameltowsen melduje się ponownie na podium w tym sezonie. Tyle tylko, że na jego najwyższym stopniu. Znakomity skok reprezentanta Norwegii. No był dzisiaj tutaj, szanowni państwo, proszę to przyznać, był najlepszy w dniu dzisiejszym. To już są najgrubsze ryby w stawce MK-owskiej. Już grubszej ryby w tym stawie nie złowimy. Johan Remen Evensen, jak wysoko! Kolejny skacze niebotycznie! 101,5 metra. Nie no, panie, daj pan spokój. Ależ tu pojedynek na odległości. Nieprawdopodobne. Jak pięknie trafił ten Evensen. Z kadry. Wydaje mi się, że może być o to ciężko. Wistansen! Troszkę jakby spóźnił, ale też leci wysoko. Wistansen! Boże święty! 101,5! 276! Już ja nie wiem, to chyba jest ex aequo. Konkurs wygrywa dwóch Norwegów. Timo Wistansen i Johan Remen Evensen. Coś nieprawdopodobnego. Co tutaj się dzisiaj wydarzyło? Ex aequo dwóch Norwegów. Jest! Nie ma takiego noszenia jak Janusz, to jest dobry prognostyk. Czeka, no i ruszył. No i zobaczymy, Wistansen czy Janusz? Wysoko leci Timo Wistansen. Ajajaj, daleko, to chyba będzie niestety pierwsze miejsce, tak jest. A więc Timo Wistansen, Janusz wietrzy balkon i Svensson Kutafsson, to jest trójka. To jest trójka, która dzisiaj stanie na podium. Niesamowita historia. Debilak, widzimy, wypchnął Evensena.
Kamel Topser kończy na miejscu 7. Evensen 11. 132 i but, nie tak mało. No i zrobiło się głośno. No i zobaczmy. Wszystko jasne, wszystko jasne. Norwegia wygrywa 136,5 metra, końcowy skok Johanna Remena Evensena bez niespodzianki. Walczyli do końca jak lwy Duńczycy, ale jednak nie było dzisiaj siły na Johanna Remena Evensena i spółkę. Mikołaj jest, no i trzymajmy kciuki, Mikołaj ruszył. Dobrze, wysoko, Mikołaj! Wygrał! Jest! Polak wygrał! 144 metry! 310,9! Ale skok, Darek! Piąteczka, brawo! I jeszcze raz brawo! Co za próba Polaka! Ależ piękna historia! Jak on poleciał, jak on fantastycznie skoczył! Brawo, Mikołaj!